Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiru. A obiecuję, król sowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przed oblicze króla. I klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym... chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. Kołczak się nosi, nie ma. Zaczekajcie! Wspomniąc na królową nieczystą, życzenia twe spełni. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer, więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z Ofirczykami? Zjawiasz się znikąd. Znikasz równie tajemniczo. Rozpętujesz sztorm. Kim jesteś? Czarodziejem? Nie, skąd? Brzydzę się czarami.
Od tego prostackiego czary-mary znacznie bardziej fascynują mnie prawdziwe, ludzkie historie. Chcę ci jedną opowiedzieć. Zaręczam, że ci się spodoba. O człowieku gorszym niż inni, podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everett. Skąd wiesz, że go znam i że czymś mi się naraził? Geralt, daj spokój. Wiedziałem, że pojmą cię Ofirczycy, a myślisz, że nie wiem przez kogo? To Olgierd von Everett świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa w połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. To są wasze sprawy. Nie zamierzam się w to mieszać. Zanim cokolwiek zdecydujesz, wysłuchaj mnie do końca. Przekonasz się, że Olgierd to podły człowiek. Jak to mówią na zachodzie, kawał skurwysyna. Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W
w tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Ebereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, jak to nazwać, organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia? Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Ewereca. A potem, cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we 3 i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Ta, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś 3 prośby. Zgadza się. Może prosić o 3 rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. To wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, 3 prośby. Zastanów się. Nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na królewicza ropuchę. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście, jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. Idzie diabeł ścieżką krzywą! To ty, bracie, żeś z kulami tak... O, kogo ja widzę? Wiedźmin, co połknął kij od szczotki, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. Gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam, nie! Zawrzyj gębę! Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stul pys! Jadłem z wami! Biłem i bojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co cię to obchodzi? Nie twoja rzecz! Czemu od razu tak ostro? Głuchy jesteś! Zabieraj się stąd, odmieńcu! Chciałem się tylko dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Ale się nie dowiesz! Wypierdalaj!
pójdę, jak mi powiecie. Co za upierdliwy kutas. Ataman kazał go zgładzić. Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Słyszę, że Olgierd kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara. Śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście? Uszy mi więdną od tego wrzasku. O, Geralt, jesteś tu. Znaczy, poradziłeś sobie w kanałach. Czy jeszcze tam nie... Zabiłeś mojego ojca! Nie. To łżesz, nie ja. Skurwysynu! To ten człowiek go zabił. Sam. Bez mojej wiedzy. Bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Co jeszcze mógłbym zrobić? Zabrać ją. No, na czym to skończyliśmy? Po co to przedstawienie? Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Zabiłem bestię z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... spełnić 3 twoje prośby. I mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivii. To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak nazięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi, Odin. Kto ma wypełnić moje 3 ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź. Dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi.
Najwyraźniej macie z panem Lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił i chcę, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa. Wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz. Choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś. A ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Rzuciłem konfes z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drążę. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla siebie zrobić? Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecnoto! Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wyhulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadanie, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Powinno pójść łatwo, ale ten dom, zaraza, jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponoć to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje. Od dobrych kilku lat. Na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Evereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę. Ród von Everets był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał.
Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. Powodzenia, Geralt. Nam. Zbadałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ładniutka ta medyczka, a zupełnie nie wygląda jak uczona. Według ciebie wszystkie uczone kobiety są brzydkie? No, czym jak czym, ale urodą nie grzeszą. No co, nie jest tak? A jakże, brzydka jedna w jedną. Paskudne, że nawet kijem by człowiek nie tknął. Ale ta jest inna, wyjątkowa. Szczęścia z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła, całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Cóż, urody jej odmówić nie można, ale nie jest w moim typie. A weź tam, pierdolisz. No i nie wiesz, co tracisz. Ja bym się tam długo nie zastanawiał, gdyby tak na mnie popatrzyła jak na ciebie. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po 2 krople do posiłku 3 razy dziennie. W 3, góra 4 dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redanii. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie.
ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Przecież mnie znasz. Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mów, co cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem. Do tego z Ofiru. Aha, a ja jestem kowirską księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odim. Kto to? Sam nie wiem do końca. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię 3 prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać, a potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha. Rozumiem. Kto to? Brat Olgierda von Everett. Von Everett? Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli hierarchu albo słynne rod Redani. Wybrałam to drugie. Jest! Von Eyegrid, von Esteken, von Everett. Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę. Spotkamy się przy wejściu. Przepraszam. Proszę, wiedźmy. Idziemy zabijać potwory!
Tempo! Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów. Często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na ciebie i plotę wianek na weselu. Nie wiedziałem, że wychodzisz za mąż. Nie, jak w ptasie. Moja przyjaciółka. Ten wianek jest dla niej. A właśnie, może poszedłbyś ze mną? Zaraz, to ty wystawiłaś ogłoszenie? Jakie ogłoszenie? No to, przy karczmie 7 kotów. Poszukuję amanta na ślub przyjaciółki. Gdyby jakiś inteligentny, zabawny, przystojny, nie za młody i nie za stary, dobrze wychowany i porządny człowiek, posiadający choć jeden przyzwoicie wyglądający surdut. Nie, to nie ja. No dobrze, to pójdziesz ze mną czy nie? Pewnie. Czemu nie? No to świetnie. Jesteśmy umówieni. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Nie byłam pewna, do czego jej użyjesz, więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję. Mogą się przydać. Idziemy? Chodźmy. Księga nie kłamała. To miejsce robi wrażenie. Prawda. Szkoda, że jest takie zaniedbane. Ród podupadł. Pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie. Trochę tam strasznie. Nie musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczekać. Tak chyba będzie lepiej. Jakby coś się działo, to krzycz. To nie krypta, a prawdziwe mauzoleum. Wiedziałem, że...
Muszę się tu rozejrzeć. Znicz. Według starych obyczajów palono je na cześć zmarłych. Aleksy, lat 19, ukochany syn i brat. Tego chyba nie powinienem dotykać. Witold von Everett, syn Bogumiła i Krystyny. To już pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Życie i śmierć, płomień i krew. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Wróć do świata żywych, ty, coś go opuścił. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Wróć do świata żywych, ty, coś go opuścił. Życie i śmierć, płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znicz. Płomień i krew, życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. Płomień i krew, życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everett. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka? Nie to jest ważne, honorato. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Everetów można zbudzić duchy Everetów. Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Geistucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem! Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda! Zabić go, Everettowie! Za krew Olgierda! Zginiesz tutaj!
No i co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych kawaleców, co? Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everetz, brat Olgierda. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zaczęli. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie ważną sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciechciała, że tak powiem. Ale cóż... Mówisz, że lubisz się zabawić. To się dobrze składa. Przysyła mnie twój brat. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz! Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście jest ciekawe. Mów, o co chodzi? Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat! To jest brat, powiadam ci! Nawet po śmierci o mnie pamięta. To jest brat. Stary, dobry Olgierd. Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie. Czekaj no, tylko wezmę szabelkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotów. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam nie wybawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu? Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie, nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. Może mógłbym tu kogoś sprowadzić. A ty mógłbyś pożyczyć sobie jego ciało na jeden wieczór. A, chcesz, żebym kogoś opętał? No, tak. Powiedzmy, że się zgodzę. Czyje by to było ciało? Nie wiem, może któregoś z ludzi Olgierda? Albo jakiegoś wieśniaka, który zgodziłby się to zrobić za pieniądze. O, co to, to nie! Nie będę właził w skórę kompana albo jakiegoś wioskowego ciury. Ja mam lepszy pomysł. O nie, nie. Nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. Geralt, zbudź się. Jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolankach. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście, tak. Jak tylko cię zobaczyłem.
Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie i jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt, co się z tobą dzieje? Jestem Witold, nie Geralt. Co? No dobra, poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być opętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? To jego wina. Moje uszanowanie, pani. Całe rączki. Kogo? No jego, brata Olgierda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. A i nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Zostaw Szani w spokoju. O, więc tak ma na imię. Pięknie, pięknie. Idealne imię dla idealnej dziewczyny. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everett wybawił się za wszystkie czasy, ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz, czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie, teraz nie. Teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało. Więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? No wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak, moja słodka? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Też tak sądzę. Tak między nami ten cały Wiedźmin to straszny nudziarz. Tylko czasami. No, widzę, że się polubimy. To jak będzie z tym zagajnikiem? Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa! Szczęście mi dziś sprzyja. Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everett. Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. To gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz, po śmierci, jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. No, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everett. Człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stodółek. Albo jakiś zagajnik. Powiedzmy, że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej niż znajomymi. Ha! Widzisz, od razu wiedziałem. Od razu wiedziałem. Znam ci ja się na ludziach.
trochę szkoda, wiesz? Sam bym się nią chętnie zajął. Ale nie. Druhowi takiego świństwa nie zrobi. To jak? Idziemy na to wesele? Idziemy. Prowadź. Będę tuż za tobą.